Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w okolicach Chlewisk, powiat szydłowiecki, miejscowe, województwo mazowieckie oczywiście. Z trasy z siódemki musielibyście zjechać około 30 km, gdybyście chcieli odwiedzić to miejsce. Tak pokrótce, tutaj na terenach naszych działał bardzo prężnie major Hubal Henryk Dobrzański i w odwecie za jego działalność, w związku z tym, że mieszkańcy okolicznych wsi pomagali oddziałowi, Niemcy zdecydowali się wymierzyć karę w postaci pacyfikacji kilku wsi. Najkrwawszą pacyfikacją tutaj w okolicy była pacyfikacja wsi Skłoby i Stefanków. Odbyła się, jak widzicie, 11 kwietnia. '40 roku. Jadą panowie na rowerach. Mocno przeklinają. Ale dobra, jedziemy dalej. Wszyscy mężczyźni byli grupą zapędzeni do chlewisk. Tam nastąpiła selekcja. Ci młodsi byli puszczani, a starsi no później byli tutaj rozstrzeliwani, między innymi w kilku miejscach tutaj w Lesie Rzucowskim, między innymi tutaj, gdzie ten cmentarz jest usytuowany teraz. Kilku z nich, zdaje się, że czterech, miało farta i uciekło. Prawdopodobnie jednym z nich był mój pradziadek, ale muszę to potwierdzić. Chodźmy, odwiedzimy to miejsce. Zwykle nikogo nie ma, jest cisza, spokój. Ci mężczyźni byli tutaj zakopywani w tych dołach niejednokrotnie żywcem. A te miejsca były pilnowane przez noc przez niemieckich żołnierzy, żeby kobiety nie przyszły tutaj odkopywać tych ciał. Jest tutaj kilka tablic poświęconych temu wydarzeniu. Pewnie przez lata zmieniały się wersje co do ilości tych mężczyzn, mimo że poszczególnych dołów, w których byli zakopywani. Wieś licząca 310 zagród została doszczętnie spalona. Widać raj dla biedronek, ale tych azjatyckich niestety, które ponoć zżerają te nasze.